Cześć, dajcie kolejny odcinek z serii NBA 2K24 My Career. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj zobaczymy właśnie tutaj, z kim będziemy grać. A nie, będziemy grać już tutaj z Rockets, widzę, tak? Tak, to będzie ten mecz, który już od dłuższego czasu widzieliśmy, że zagramy. Ten mecz, który jest key game'em, to jest rival match. Oczywiście nasi rywale tutaj z Teksasu, Houston Rockets. W poprzednim odcinku mieliśmy mecz, jeśli nie mylę, z Minnesota w Target Center. Tak, to był ten mecz, w którym to zdobyliśmy 50 punktów, więc po części normalny dzień w biurze dla Kobe'ego Jordana, to jak wiemy, jeśli chodzi o ten sezon i ogólnie jego karierę już tam naprawdę. I dzisiaj właśnie mamy Rockets. 27-15 Rockets, rekord, siódme miejsce obecnie w konferencji. My sobie tutaj bardzo spokojnie siedzimy na tym pierwszym miejscu z ogromną przewagą już nad na przykład drugimi Clippers. Na pewno w NBA oprócz nas trzeba też pochwalić Raptors, którzy też wyglądają naprawdę bardzo dobrze, ale też nawet to pierwsze miejsce dość komfortowo utrzymujemy i myślę, że tak będzie też po tym spotkaniu. Chyba nie ma tutaj nic więcej do powiedzenia już przed tym meczem, więc jesteśmy gotowi i możemy przechodzić do tego spotkania, więc pora na mecz San Antonio Spurs kontra Houston Rockets. Ta rywalizacja chyba ma między innymi właśnie nazwę albo Battle of Texas, albo też chyba jeszcze ma inną nazwę. Tam różne ma nazwy. Chyba też właśnie jakby, jak dobrze wiem, też drogi oczywiście są znakowane, może powiedzieć, numerami, jak dobrze wiem. I tam właśnie na przykład chyba jest właśnie jakiś tam numer i rivalry, że właśnie od tego numeru może powiedzieć dróg tam. Chyba coś takiego właśnie, bo tam mi się wydaje, jeśli się nie mylę, przynajmniej. Mamy tutaj Mikala, mamy Wembiego i mamy też tutaj nas na końcu, razem z nimi oczywiście podążając tutaj na to spotkanie. Też akurat jestem świeżo po ostatnich meczach, które były, czyli Pacers, Bucks, Knicks, 76ers. Akurat wyjątkowo właśnie nie mogłem, zawsze nagrywam, jakby może powiedzieć, w takim przypadku przed tymi meczami bym nagrywał zwykle, a teraz nagrałem tutaj, więc nie będę, może powiedzieć, normalnie powinienem przed tymi meczami nagrać, jakbym mógł, a nie mogłem wcześniej nagrywać. I właśnie oczywiście mówił, jakby ostatecznie ponownie już bym typował, bo już tam raz dawałem typy i akurat się chyba pomyliłem w 100%, mam wrażenie, że właśnie mówiłem i że wygrają, że wygrałem właśnie Bucks i że wygrają 76ers, chyba tak mówiłem, tak mi się wydaje, ale było oczywiście na odwrót, ale tymi meczami zajmiemy się w następnym odcinku, bo jednak chcę właśnie, pomimo że już widziałem te mecze, to i tak chcę zachować w miarę. I jakby dzisiaj powinienem mówić o tych meczach Celtics Heat, Clippers, Mavericks. A więc jeśli chodzi o te spotkania, za chwilę do nich przejdziemy, może na początku jednak zajmijmy się tym spotkaniem. Tutaj zobaczymy, jak sobie będziemy radzili. Też właśnie jedna taka rzecz. Widziałem po to z ostatnim odcinkiem komentarz, żebym pokazał ustawienia kamery. Co mnie właśnie zdziwiło, bo dosłownie w tym samym odcinku, w pierwszych gdzieś 5 minutach pokażę właśnie ustawienia kamery, więc jeśli ktoś dalej, może powiedzieć, jeszcze nie widziałby, to w poprzednim odcinku, nie w tym, a poprzednim jest właśnie pokazane, te ustawienia kamery są pokazane, jeśli ktoś właśnie dalej chce wiedzieć. Nie chcę znowu tak dosłownie co odcinek pokazywać, a na pewno też w przyszłości, jak ktoś się zapyta, też na pewno pokaże, ale dosłownie w poprzednim odcinku jest właśnie, w pierwszej minutę gdzieś, jak zaczynam mecz, to jest tam pokazane ustawienia kamery. Jeśli właśnie ktoś jeszcze tam nie zauważył, albo chciałby wiedzieć. Jalen Green nie trafia, więc dalej mamy 0-0 w tym meczu. Tutaj może właśnie, ja chciałem od Wembiego, a Wemby podał do Dante Palmera i to wszystko popsuło już niestety. Blok, ale jeszcze zbiera tutaj ten zawodnik. Tak w ogóle tutaj troszkę chyba zmieniał w Houston. Jest tutaj Jalen Green, Jabari, Cam Whitmore i jakichś dwóch stworzonych gości. Jedna właśnie tutaj między innymi kryje. Jest to Patterson jakiś? Patterson? Dante Palmer, dostaje tę piłkę. Czy to jest zawodnik, którego do post-upu mogę brać, czy nie? Nie wiem, ale widzę AJ Griffina, który w miarę tutaj fajnie wchodził na trójkę i trafia. Pierwsze punkty w końcu tego meczu są i należą do AJ Griffina po naszej asyście. Się pod kosz tego zawodnika. Do końca jest dobre krycie i jeszcze te Wemby po prostu łapie tą piłkę. Mikal Palmer może wycofaj Dante'a właśnie. AJ Griffin. Może po screenie chciałem, ale ten atak też jest dobry. Widać było, że jest mocniejszy, przepchał się
wszedł pod kosz i zdobył kolejne punkty. Więc jak na razie Houston Rockets 0, AJ Griffin 5. Po mnie solidna wybrona, ale ajajaj, naprawdę Wemby powinien go bez żadnych problemów zatrzymać i szkoda po prostu, że to się faulem kończy i jeszcze trafił też przy okazji, więc end one teraz wykorzystuje. Mikal. Aj, a dobrze, dobrze, ma faul, bo właśnie już klikałem tam, żeby do mnie podał. Niestety się nie udało, ale to nic. Patterson ma tutaj pierwszy faul, jakiś ma na imię na P, więc nie wiem. Moje jest duże imię na P, więc nie wiem, nie będę zgadywał, jakie ma na imię. Ale jest to Patterson na pewno. Mikal Bridges tutaj trafia też. Kent, to jest ich center. Sengun właśnie odszedł, tylko już nie pamiętam gdzie, ale on na pewno odchodził. Palmer tam prawie zgarnął piłkę. Z Rockets, jeśli nie mylę, jak wygraliśmy jeszcze pierwsze mistrzostwo NBA, czyli naszych drugich playoff w karierze, to z nimi byliśmy w pierwszej rundzie. A nie, na zbiórki tutaj jednak nie miałem szans z Kentem, ich centrem. Chcę wziąć tego zawodnika, żeby właśnie Wemby wziął centra. Jalen Green. Pod kosz, to będą łatwe. Tak, no już nie ma nikogo przed sobą, tylko za sobą, więc nikt go tutaj nie mógł naprawdę realnie zatrzymać. A jakim cudem ta piłka nie jest podana celnie do Wembiego? To było dziwne, naprawdę. Tu się udało punkt zdobyć. Liczyłem, że bardziej go przepchnę, szczerze, ale zobaczyłem, że mam to miejsce, więc od razu zdobyłem punkty i mamy pierwsze nasze punkty w tym pojedynku z Rockets. Mogę przynajmniej tutaj prowadzić, zrobić steala. Jabari Smith, trójka. I to nie wpada. Prawie nasza trzecia była do zbiórka. Mikal. Podanie do nas. Tutaj prawie... No właśnie, to jest to, co nie cierpię. Jak się dzieje coś, co chce, jakby chce inną rzecz, żeby się wydarzyło. Ale gra mi tym przeszkadza. Ja jedyne, co tutaj miałem robić, to dosłownie biec naprzód, przed siebie, pod kosz. A mój zawodnik pobiegł jakoś w bok. Ten rzut w ogóle, jaki on wybrał, był zły i to po prostu sytuacja nie wydarzyła się tak, jak miała się wydarzyć. To inaczej miało wyglądać. To jest niefajne, że ja właśnie chcę to jakoś zrobić inaczej, ale... No ale właśnie można powiedzieć, dosłownie gra mi przeszkodzi w tym. AJ. Solidny screen. Ale lepiej, żebyś nie rzucał. Czy też oddam tutaj. Na spokojnie tutaj właśnie. Oj, widzę, że tutaj nie mam za dużo czasu w sumie na to, więc... Będę wchodził i spróbuję jeszcze podać w ostatniej chwili. Wembanyama i trafia pięknie. Taki właśnie chciałem rzut do końca. Wiedziałem właśnie, żeby atakować, jakby wchodzić niby pod kosz, żeby myśleli o nas, ale dosłownie w ostatniej chwili szybko komuś podać i spróbować jakąś trójkę trafić. Patterson i trafił. Nie był to najłatwiejszy rzut, tam troszeczkę byłem przy nim. 8%, 8% covered byłem. Więc nie byłem tak daleko przy nim, to jest faul. I Patterson ma już drugi faul, więc dosłownie 5 minut grał i już ma dwa faule i będzie musiał na ławce być. Ciekawe jestem, kto jest ich, tam między innymi rezerwowym, jednym z rezerwowych. Jest to Amen Thompson. Amen Thompson, ciekawe, że on nie jest starterem. Mamy tam sobie już większy zawodnik. Wemby nie może zostawić Kenta tak łatwo. Tak nie może to wyglądać. Amen Thompson zostawiłem troszeczkę w tyle przez chwilę, a potem niestety się nie udało tego wykończyć. Potem myślałem, że tutaj może dam radę skarnąć tę piłkę, też nie. Dobrze, Palmer. Piłka do nas. Wemby, atakuj. Właśnie słownie, ale powiedziałem, atakuj, a on od razu mi oddaje piłkę. Nie będzie to łatwa trójka, ale trafi. Super. Tak w ogóle w sumie wracając do tych meczów, miałem mówić Celtics hit. Tak już mówiłem, logicznie Celtics powinni to wygrać, ale mówiłem właśnie, że miałem jakieś przeczucie, że jakimś dziwnym sposobem hit to wygrałem. I jednak było logicznie, czyli po prostu nie było zwycięstwa hit i to była po prostu dominacja też Celtics. Bardzo ciekawe właśnie, że ta seria się potoczyła tak, że pierwszy mecz to była pokaz siły. Potem w drugim meczu Celtics przegrali, Heat wygrali i dali nadzieję jakąkolwiek, a potem dominacja, dominacja, dominacja. No to było dość
ciekawe, jak ta seria się potoczyła. Na pewno nie tak, jak się spodziewałem. To na pewno. No ale kto by pomyślał, aby po części, że Celtics przegrają. Jakby no, Celtics wyglądają najlepiej, jak wyglądali od tego roku, w którym wygrali mistrzostwo ostatnio, czyli w 2008. A Heat bez Butlera, jak oni mogli tutaj realnie przeszkodzić im. Niedawno czytałem raporty, że Jimmy Butler będzie, można powiedzieć, potencjalnie szukał takiego przedłużenia maksymalnego z Miami Heat. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tam chyba w grę wchodzi maksymalne przedłużenie 2 lata, 113 milionów, chyba coś takiego. Więc zobaczymy, czy to też da radę tam zrobić. No, jestem ciekawy też, jak to będzie wyglądało w następnym sezonie. Jakby po tym, co się wydarzyło w off-season, czułem już, że Miami nie będzie miał tak dobrego sezonu jak rok temu, mam wrażenie. Ja takie miałem przynajmniej przeczucie. Jeśli się nie mylę, to już nie pamiętam właśnie, gdzie ich typowałem, ale ogólnie jakby rok temu to ich miejsce play-inowe, mam wrażenie, że było troszkę, nie wiem, po części, nie powiem, że zakłamane, ale takie na pewno dziwne, jakby tak właśnie, tym bardziej myślimy, że byli w finałach, że oni byli na takim miejscu, ale ogólnie jakby, jak stracili właśnie Maxa Straussa, jak stracili Gabe'a Vincenta, jak mieli tam naprawdę tylko Caleba Martina z tej trójki takich świetnych undrafted graczy, no to wiedziałem, że to mogą być duże straty, tym bardziej, że jakby nie sprawdzili nikogo dobrego. Jak sprawdzili Terry'ego Rozier'a to nie było podczas trade deadline, ale tam ogólnie jak wymianie w trakcie sezonu, to by mi się podobało, jakby to dało potencjalnie jakby nadzieję, że może i to jakoś będzie jeszcze wyglądało. Ale właśnie jednak niestety dla nich tak nie było. Keldon to nie będzie łatwe. Właśnie to nie trafia, tak ogólnie niezbyt się udała. Trafia trójkę, właśnie kto to jest? To go kojarzę, tak, to jest Max Struss właśnie, o którym mówiłem. Zasadnie o nim mówiłem, że właśnie jego odejście na pewno było ważne, odejście... Jak ja nie lubię tych sytuacji, tak trafię, jak tracę właśnie tę piłkę. Odejście Gabe'a Vincenta było na pewno też istotne. Wemby ma swój drugi faul, trzeci. Jeszcze lepiej. To znaczy, Wemby już nie będzie grał w tej kwarcie. No i jednak ostatecznie jakby koniec już dla nich playoff w pierwszej rundzie, czyli nie ma żadnej niespodzianki. Clippers Mavericks, następny mecz. Clippers jest naprawdę ciekawy zespół w złym sensie, po części powiedzieć, jakby jest to bardzo nierówny zespół, naprawdę. Raz potrafią zagrać świetnie, a raz potrafią zagrać okropnie. I tutaj też ponownie, w tym meczu to nie ma praktycznie ani jednej osoby, która dobrze zagra. Nikt nie zdobył więcej niż 15 punktów, to też dużo pokazuje. Za to Mavericks, Kyrie może punktowo nie, ale wyglądał dobrze. Luka oczywiście nie ma co mówić. Luka to wiadomo, że był świetny, statystycznie wyglądało. Więc Mavericks bliżej. Oj, to się kompletnie nie udało. Mavericks są bliżej awansu i pewnie ten awans zapewnią sobie w następnym spotkaniu, zakładam. Właśnie propos, jakby te mecze, które już wydarzyły się, i tak już przedtem typowałem, ale teraz właśnie na dziś, jakby co ja mam do wytypowania, to właśnie Magic Cavs, Mavericks Clippers. Myślę, że Cavs zaskoczą. Z drugiej strony jakby sobie tak myślę, że może powinien być jeden Game 7. Ale no nie wiem, wydaje mi się, że jednak po prostu nie wierzę, żeby było tak cały czas dosłownie, że domowy zespół wygrywa. Dlatego wydaje mi się, że Cavs wygrałem z Orlando, że tym razem jednak Cavs zagrałem dobrze właśnie na wyjeździe i wygrałem. I myślę też, że Mavericks dokończą sprawę i wygrają swoją serię. A więc moje typy to Cavaliers wygrałem z Magic i Mavericks wygrałem z Clippers. Tak są moje typy, a więc pierwsze rundy ogólnie dobiegałem powoli końca. Widziałem tam właśnie między innymi też komentarz odnośnie, tam chyba właśnie Mavericks Suns serii, odnośnie moich, jakby może powiedzieć, opinii. Mówiłem chyba gdzieś o tym, mam wrażenie, ale i tak myślę, że zrobię taki właśnie film, gdzie będę, można powiedzieć, mówił jakby swoje opinie, swoje wrażenia po pierwszej rundzie playoffs i tam przy okazji to będzie też dobry moment, żeby dać typy na przykład na drugą rundę, na przykład, więc tak myślę, że to będzie wyglądało. Myślę właśnie, że zrobię taki film, jak już się zakończą wszystkie serie pierwszej rundy, to myślę, że zrobię właśnie film, gdzie będę mówił jakby o tych pierwszych rundach, o tych seriach i będę typował właśnie drugą rundę. I pewnie jak się druga runda zakończy, to też tak samo zrobię. Teraz będą półfinale konferencji, więc jak się zakończą półfinale konferencji, to też pewnie przed finałami konferencji dam swoje typy. Jak będzie koniec finału konferencji, dam swoje typy na finał NBA i jak będzie finał NBA zakończony też. Więc tak to będzie wyglądało. Więc tam będę tak dłużej mówił, można powiedzieć, bardziej się rozwija o tych moich opiniach. A my tutaj mamy kolejne wejście pod kosz i kolejne punkty. Ponownie już tutaj nie wchodzimy, nas nie zatrzymują. Amen Thompson przy piłce. Też za niedługo mamy draft lottery, jeśli nie mylę. Jakieś chyba 9 dni, coś takiego chyba? Coś koło tego, bo naprawdę nieduży. Jakow niestety, może powiedzieć, no niestety mnie musi ponownie interesować draft lottery. Fajnie jest po części być dobrym zespołem, którego nie obchodzi draft lottery, a ja jako fan Chicago muszę patrzeć na draft lottery i
liczyć, że jakoś, choć powiem tak, tak, jeszcze w tym roku nie, ale za rok wygrać loterię draftu to byłoby mega, bo za rok będzie Cooper Flagg, duży prospekt. Nie na miarę Wembiego, ale duży prospekt. Duży prospekt, którego byłoby... Dante nie uciekł niestety. Myślałem, że będzie bardziej do narożnika schodził i troszeczkę mi tutaj właśnie przeszkodził. Właśnie już wiem, Cooper będzie dużym prospektem, nie tak samo dużym jak Wemby, ale będzie też prospektem, którego na pewno wiele zespołów będzie chciało. Sam bym go chciał w Chicago, ale do tego to trzeba przejść do odbudowy, a Chicago nie pójdzie do odbudowy na następny sezon. Ja już to widzę, że oni za następny sezon postanowią tym samym zespołem dalej grać, tym samym zespołem być znowu średniakami i skończyć na miejscu play-inowym. Tak to niestety wygląda, jakby można powiedzieć. Jest kilka takich drużyn, które jak można powiedzieć są zatrzymałem w takim mediocre, można powiedzieć, są, czyli takim bycie średnim są zatrzymani. Chicago to jest definicja niestety ostatnich lat. Jakby ten jeden rok był, w którym oczywiście nawet byli na pierwszym miejscu, ale Lonzo właśnie za kontuzji potem wszystko się posypało, no, ale ogólnie jakby od lat już Chicago jest niestety definicją bycia mid, można powiedzieć, bycia średnim zespołem. I kilka zespołów też to, można powiedzieć, ma do czynienia z tym. Piękna piłka, ale nie to miałem robić, tylko spamowałem X-a aż tak, że właśnie potem jeszcze ta piłka poszła tutaj. Dante Palmer trójka. I tak jest, piękny Dante. 48-33, uciekamy powoli Houston. Powoli tutaj uciekamy. I to bez Wiktora Wembanyamy, który jest obecnie na ławce z powodu foul trouble. Jalen Green, potrzebują tego i mają to. Potrzebował sam Jalen, który miał to niebieskie kółko. I ogólnie cały zespół Houston na pewno też potrzebował tego. Otworzyło się tutaj troszkę takie miejsce, ale udało się i tak troszkę zdobyć energii, ale do tej Palmer w sumie jemu ufam, ale tam jest... To jest trójka, tak, bo to Ali są fauly, to jest trójka, więc trójka jest zapewniona i jeszcze będzie rzut osobisty. Jeden albo dwa? Dwa chyba nawet w sumie. Czy nie, jak zapominam właśnie. Jeszcze raz właśnie, jestem ciekawy właśnie. Tak, będzie rzut właśnie, tylko nie pamiętam czy jeden czy dwa. Jeden, dobra, więc czteropunktowa akcja. Time Out Rockets 52-36, z nimi prowadzimy na obecną chwilę. Spurs to naprawdę w rzeczywistości jeden z takich zespołów, na który nie mogę się oczekać, jak będą grali naprawdę Spurs. Jakby Wemby mówił to od początku, czy on już nawet od pierwszego sezonu pewnie liczył nawet po cichu na playoffs. Jakby on jest, może powiedzieć, takim winning playerem, to jest winning mentality. On na pewno nie będzie chciał kolejny sezon nie być w playoffs. W tym roku on na pewno, Mark Williams skoczy troszkę wyżej. Mógł to zatrzymać, myślę, Mark Williams tutaj. Myślę, że Wemby na pewno, Spurs pewnie też, ale Wemby na pewno będzie oczekiwał, że ten sezon będzie sezonem, w którym oni realnie mogą być w playoffs i myślę, że będą w playoffs. Znaczy nie mogę tak powiedzieć, bo będzie strasznie dużo dobrych zespołów za rok. Jakby te zespoły, które już były, będą, mam wrażenie, że dalej dobre. Żaden z tych dobrych zespołów, mam wrażenie, że nie pójdzie w dół, tak mi się przynajmniej wydaje. Do tego dołóżmy Grizzlies, którzy jak będą zdrowi, jak byli zdrowi, oni to, jak oni byli właśnie zdrowi, to rok temu byli second seedem. Teraz, jak praktycznie ten sam zespół wróci, Morant, Bain, Jackson, do tego Marcus Smart, Gigi Jackson, który wygląda fenomenalnie. Kilku tam dobrych zawodników mają. Centra może wydraftują. Potencjalnie pewnie będą draftowali centra w drafcie, jak nie mają Adamsa. Brandon Clark, Scottie Pippen Jr. powinien zostać jako ich backup point guard, bym powiedział. Dam Jake LaRavia, najgorzej się prezentował między innymi. I mają tam naprawdę kilka jasnych punktów. No i właśnie najważniejsze. Trzy, może powiedzieć, jasne punkty, to właśnie jest oczywiście Bane, Jackson, Morant, wiadome. Więc ten zespół będzie dobry. Spurs myślę, że się włączą do walki. Rockets na pewno będą też właśnie oczywiście mocni. Mam wrażenie przynajmniej, że powinni być mocni. To Jazz to jest taki zespół, który jestem niepewny. Jazz nie wiem, co wykombić, szczerze. Jazz nie wiem, co będą robili. Kto jeszcze? Blazers? Nie wiem, mam wrażenie, że Blazers też jest taki zespół dziwny, troszkę powiedziałby. W takim sensie, żeby na obecną chwilę nie mam pojęcia, co o nich sądzi, na przykład za rok. To się oczywiście jeszcze zmieni, bardziej się to wszystko wyjaśni, może być, ale na obecną chwilę nie mam pojęcia, co o nich sądzić. A Zachód naprawdę będzie ciekawy, właśnie, tak jak już mówię, te zespoły, które były dobre w tym sezonie, tam właśnie od 1 do 10, będą za rok dobre i do tego właśnie dołóżmy Rockets dobrych, Grizzlies dobrych, Spurs pewnie dobrych, więc potencjalnie może tylko Jazz, Blazers nie będą walczyli realnie o playoffs. To zależy właśnie, bo Jazz, tak już mówię, Jazz są takim dziwnym zespołem, jakby. Z jednej strony mam takich dobrych zawodników, jak na przykład Lowry, mają Johna Collinsa, mają tam to kilku takich dobrych zawodników, Colin Sexton, z drugiej strony, no nie, dziwny ten zespół, bo ani oni nie są w rebuildzie, ani też nie walczą o playoffs, więc jakby
To jest też zespół po części jak Chicago, bym powiedział, prawda, tak w środku są jakby. Myślę, że oni muszą jakby w pełni, można powiedzieć, wiedzieć, co robią, bo mam wrażenie, że oni nie wiedzą w pełni, co robią, czy odbudować, czy nie. Nie wygląda to na zespół na aspiracje na playoffs, więc wydaje mi się, że oni powinni po prostu fullą pójść w rebuilda, takie mam wrażenie. Mam wrażenie, że jakby na razie to nie jest full on rebuild. A Blazers, nie wiem, Blazers też mogą wyglądać ciekawie. Jeśli Scoot w miarę się dobrze rozwinie, to może wyglądać ciekawie. Jeremy Grant, DeAndre Ayton, Shaden Sharp, Anthony Simons, który też mówił, że jakby już, chyba to będzie jego siódmy sezon. Też w ogóle to brzmi dziwnie, że Anthony Simons, który wydaje się jako bardzo młody zawodnik, ma już będzie w siódmy sezon, no ale coś takiego. Na pewno jakby, nieważne który sezon, kluczowe słowa jakie powiedział, to że właśnie chce wygrywać, można powiedzieć. Nie chce już tracić czasu, więc jakby potencjalnie może i nawet tylko Jazz, albo nawet wszyscy będą walczyli. I to będzie, to naprawdę jakby przynajmniej Zachód zapowiada się niesamowicie ciekawie i równie za rok, naprawdę. Zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Więc już nie mogę się czekać, naprawdę, nie mogę się czekać na pewno. Jestem ciekawy, czy Spurs nie będą chcieli jakiegoś point guarda ciekawego sparować z Wembim. Od dłuższego czasu mówił o Trae Youngu, ale podobno jakieś tam, może powiedzieć, insiderzy odnośnie Spurs mówili, że nie są zainteresowani Trae Youngiem. Więc nigdy wiadomo, nigdy wiadomo. Ogólnie foul and one, pięknie. Ogólnie bym powiedział, że Trae Jones, naprawdę, dałbym mu okazję. Trae Jones myślę, że może być naprawdę dobrym point guardem dla nich, bym powiedział. Ale mam wtedy mogliby brata ściągnąć. Tyus Jones też mówił coś o byciu starterem, że chciałby być chyba starterem za rok. No mają tam Jordana Poole'a między innymi, więc nie wiadomo, czy to połączą, więc potencjalnie Tyus Jones może będzie wymieniony, kto wie. Kto wie, jestem ciekawy właśnie niektórych rzeczy. No ale tak, jeśli chodzi o free agency, jestem jednego zawodnika bardziej ciekawy. Na tą sumę jest LeBron James, bo jakby do teraz nie wiadomo, co się wydarzy z LeBronem. Naprawdę, może się kilka scenariuszy być. Może po prostu sobie wróci do Lakers. Może ktoś wydraftuje Broniego inny niż Lakers i pójdzie tam. Nie wiem, naprawdę jestem bardzo ciekawy. Jakby LeBron na pewno też sobie musi zdać sprawę, że jeśli chce wygrać mistrzostwo NBA, to no nie będzie to łatwe. Nie będzie to łatwe w Lakers, bo już kolejny raz, drugi rok rzędu przynajmniej oni wyglądałem. No co więcej, zanim wyglądałem już kilka lat z rzędu dobrze, a mistrzostwa dalej nie ma, oprócz tego Bubble. Więc jestem ciekawy właśnie LeBrona, jestem ciekawy, jeśli chodzi o free agency, bardzo LeBrona. Amen Thompson, trafia. Minuta do końca. To jest trójka, pięknie. Hall of Fame, trójki, to jest naprawdę nic prostego, więc mnie naprawdę mega cieszy i naprawdę to jest duże, to jest bardzo duże dla mnie. Amen Thompson. Ogólnie inne aspekty są spoko, ale trójki to jest nic prostego. Amen Thompson nie trafia. Atakujemy. Tutaj pięknie i mamy 30 punktów. Chciałem rozegrać tą akcję, żeby mieć 2 for 1, że tutaj zdobyliśmy punkty i jeszcze mamy potem okazję, będziemy mieli 30 punktów w pierwszej połowie. Więc kolejna, fenomenalna pierwsza kwarta w karierze. Cam Whitmore, Samson, chciałem właśnie po części tutaj im przeszkodzić. Dobra, Jabari, trafił. Nie był to łatwy rzut. Dajcie mi troszkę uciec jakby, dajcie mi troszkę uciec. Dobra, to może być. To się już chyba nie uda, tak, to się już nie udało, ale i tak nie mogę narzekać. 30 punktów po pierwszej połowie, nie mogę narzekać, nie mogę na to na pewno narzekać. 67-55, też musieliśmy sobie radzić praktycznie przez całą drugą kwartę bez Wembiego, więc jest dobrze. Mam wrażenie, że to jest podobna sytuacja co w ostatnim meczu, tylko że z Minnesotą byliśmy bliżej. A tutaj i tak już mamy te 10 punktów przewagi ponad, ale i tak mam wrażenie, że jesteśmy znacznie lepsi. Także powinno być tutaj nawet 20 punktów praktycznie przewagi. Wniosek jest jeden jakby, krótko mówiąc. Może pewnie nie jest to breaking news, ale jest to prawda, że nie ma zespołu, który jest na naszym poziomie. Taka jest prawda. Jesteśmy tutaj liderem w 3 point contest race, no. 3 razy z rzędu wygraliśmy, czy są 4? Nie, 3 tak, bo to jest nasz czwarty sezon. Możemy iść właśnie po czwarte zwycięstwo z rzędu. Luka Doncic, Hendricks to jest zapewne najbardziej jakby taki może być odd man out tutaj. Taki najbardziej jakby może powiedzieć taki,
który nie pasuje, bym powiedział, ale ciekawe, ciekawe. Musi mieć dobry sezon widocznie, albo po prostu chce po prostu spróbować swojej szansy, nie wiem. 30 punktów, 2 zbiórki, 4 asysty. Bardzo dobra pierwsza połowa w naszym wykonaniu i druga połowa, ciężko, żeby była lepsza, ale zobaczymy, jak będzie wyglądała. I możemy zaczynać tutaj. Troszkę właśnie wszedł. Tylko Palmer, abyś mi uciekł. A, wybij tą piłkę. Ta piłka będzie nasza, tak? Potrzebuję szybkiego screena, Wiktor. Dobra, bo. No dobra, jeszcze podamy. Udało się. To, czy nie? Nie udało się, ale. Jednak myślałem, że bez problemu Wiktor to zbierze potem, albo najpierw, że trafi też tak w ogóle. A teraz Steve łatwy. Wiktor. No jednak to nie było proste. Ponownie. Wydaje się, że będzie łatwiej, a jest. Nie jest łatwo, nie jest po prostu łatwo. Jalen Green zablokowany. Dobra, wejście pod kosz, tylko to jest faul. Nie ma faulu, naprawdę? Ten kontakt pierwszy nie był naprawdę tam faul? No nie wiem. Zwykle te animacje, właśnie, jakby. Można powiedzieć, już wiele meczów rozegrałem, więc po animacjach nawet można powiedzieć, poznaję. I ta animacja zwykle sygnalizuje faul. Ale nie było tym razem, no nic. W drugiej kwarcie zdobyliśmy aż 25 punktów. Wow. Wiedziałem, że aż tak, jakby to była różnica między pierwszą a drugą kwartą. Dobra wybrana. Pudło. Ja właśnie jakby nie chcę, żebyście mi tak podawali właśnie. Aj, Jay, musisz mieć lepszy chwyt. Wiedziałem, że to nie wpadnie, dlatego właśnie od razu ruszyłem tutaj naprzód. Wemby. Potencjalnie właśnie to ciężka będzie trójka, ale wpada. Pięknie. Nie było to łatwe, ale wpada. Dla niego właśnie naprawdę rzuty wydają się ciężkie, ale są łatwe dla niego. To jest na pewno magia. I to na pewno jest magia dla mnie. Trójka od tego centra. Jak widać, niezbyt to był dobry pomysł na pewno dla niego. Wiktor trójka. I to jest back to back trójka od Wiktora. To jest fenomenalne mieć takiego centra, prawda, który jest po prostu gra jak pointer. Gra jak. No po prostu ten zawód to jest niesamowite, prawda. Mieć gościa, który to jest. No nie wiem, jakby go porównać. Nie chcę go porównać do jakichś najlepszych shooterów, ale to jest jakby naprawdę taki, jakby nie wiem. Oczywiście z ogromną przesadą, ale jak na centra, to jest centrów, no to jest naprawdę jeden z może być najlepszych shooterów. Więc załóżmy, tak mówiłem, ogromna przesada, bo trójkowo, jakby nie patrząc na pozycję, to jest kompletnie duży poziom, ale załóżmy przed to, jakby mieć Steph Curry, żeby miał 225 cm. Tak czasami się naprawdę tutaj czuję, bo po prostu jak Wemby ma dobrą szansę trójkę, to on praktycznie naprawdę się nie myli często. Wiadomo, że też jakby ciężkie trójki, no to nie jest nigdy łatwo trafić. I tak już wiem. Nie mówię, że jest na poziomie Stefa. Jest daleko, każdy jest daleko do poziomu Stefa, ale jakby centrów nie ma, jakby może powiedzieć, wielu. Mówię już, żeby tutaj, bo wiadomo, że w rzeczywistości zagrał tylko jeden sezon, więc nie mogę mówić, że jest najlepszym centrem, shooterem, wiadomo. Ale ma na pewno na to potencjał, więc załóżmy właśnie. To jest takie jakby porównanie, które mi przychodzi do głowy. Żeby tu mieć właśnie takiego shootera, po prostu mieć takiego point guarda, takiego świetnego zawodnika, na przykład Stef, jeśli chodzi o shooting. I żeby właśnie miał 225 cm i żeby był bestią defensywną. To jest po prostu niesamowita rzecz. To jest trójka, która nie wpada. Czwarta zbiórka nasza. Wemby tam się troszkę jakby wtrącił, może powiedzieć. To jest offensive 3-second violation, tak. 20 punktów przewagi, 7 minut do końca trzeciej kwarty. Powoli właśnie zbudowaliśmy sobie taką fajną przewagę tutaj. Screen Jabariego. I to był dobry screen. Widziałem, że ten screen idzie, ale już byłem spóźniony z reakcją. 8 punktów miał po pierwszej połowie, dobra.
A teraz nas zatrzymał. Jestem fanem tego, jakby jak... Ten parter wydaje się taki szeroki, ja jakoś w niego nie trafiam. Green. Smith. Teraz przy piłce Jabari. Uwaga tego Pattersona, żeby on nie rzucał trójki. Jalen Green będzie wchodził, Jalen Green nie będzie zablokowany i Kent trafia. 15 punktów, więc troszeczkę ściej, znowu tą przewagę. Powiem do Palmera. Ale ten screen się niestety nie udał, ale jeszcze tutaj Dante może spróbować z drugiej strony, tylko właśnie... Ale widzę, że nie będziesz próbował, więc przykro mi Dante, ale muszę ci zabrać piłkę, można powiedzieć, jakby. To był taki moment, w którym widziałem, że on nie będzie próbował robić tego screena, więc on by czekał do ostatnich sekund i potem by jakiś zły rzut wyrzucił, więc wolałem wziąć sprawę w swoje ręce. Jalen Green to będzie wchodził pod kosz, będzie rzucał i będzie trafiał. Post-up jakiś może. Ten post-up nie jest prosty, na pewno. Na to taki drive potencjalny też się nie udał. Kent kontra Wemby. I Patterson nie wykorzystał tego. Chciałem tam potencjalnie mu spróbować tą piłkę jakoś wybić, może powiedzieć z jego uchwytu, ale to się nie udało, a za to teraz się udało zdobyć łatwe 2 punkty. Świetne podanie, świetna wizja na pewno. Kliknąłem oczywiście X-a, ale też to podanie musi być naprawdę bardzo dobrze wymierzone. Timeout Rockets. Jak na razie idzie. Idzie dość, może powiedzieć, płynnie to wszystko. Cały czas utrzymujemy sobie taką fajną przewagę, cały czas bez nerwów idziemy po zwycięstwo nad naszymi tutaj rywalami dość lokalnymi. Oczywiście nie z tego miasta samego, ale z tego samego stanu. A, chciałem ich zaskoczyć, ale oni, a dobra, jednak, czy jednak ostatecznie to wyszło dobre? Ostatecznie myślę, że to wyszło dobre. Mark Williams zablokowany czysto. Piłka jednak nasza. Jak tutaj właśnie potencjalnie się za to zabrać. Spróbujmy jednak zaatakować po tej stronie, to się jednak niezbyt udało i najgorsza sytuacja, jak nie może się mój zawodnicy za dobrze zatrzymać, no nic. Chciałem, może przekombinowałem troszeczkę, po części troszkę przekombinowałem tej sytuacji. Mamy Thompson, ciężki rzut, pudło. Dante Palmer, tylko właśnie ten problem, że jest jakby moment perfekcyjny nagle, on szybko, bo ten moment perfekcyjny, można powiedzieć, szybko bardzo mija. Bardzo szybko mija, którym chcę podać, że właśnie był ten perfekcyjny moment i nagle potem już jest moment, w którym nie można podać, ale już jest za późno niestety. Steel próba, ale to jest twój czwarty foul Patterson i musisz sobie za to, może powiedzieć, po części, nie wiem, jakby to powiedzieć. Za to, że, nie jak nazwać, za to, że był, może powiedzieć, po części troszeczkę łakomy taki na tego Steela. Teraz musisz sobie usiąść na ławce. Czy Jalen Green pod... Po ustaw, no też nie uda się to zbytnio. Wow, jeszcze mi... I zabrał tą piłkę. Myślałem, że to akurat się nie wydarzy, ale jednak... To jest Amen Thompson, który podaje do Jalena i Jalen trafia. Troszeczkę się odwrócili, mogę im to oddać, ale ja jestem na tyle spokojny, że wiem dobrze, że w każdym momencie możemy to odwrócić, aby i możemy po prostu w każdym momencie wziąć się do roboty tak poważnie i zacząć właśnie zdobywać punkty, jak na przykład teraz. Ja za chwilę się może powiedzieć, możemy skończyć tę zabawę i ich nadzieję. Po prostu próbuję, może powiedzieć, różne akcje, a wiem po prostu, że pójdziemy na akcje, które działają i szybko ta ich, może powiedzieć, nadzieja zakończy za chwilkę. Jalen Green,
rzuca i trafia. Ofensywnie to tutaj ja nie mogę nic zrobić, jakby defensywnie znaczy. Ofensywnie wiem dobrze, że mogę zagrywać takie play, że będziemy zdobywać punkty. Defensywnie, jak nie ja kryję, to ja nie mogę nic zrobić, jakby. AJ Griffin to nie jest rzut, który powinien rzucać. To jest też rzecz, ja za nich nie rzucę. Jakby to, co jest w moich rękach, wierzę, że może dobrze iść w ofensywie. Wiem w miarę, co może zadziałać, ale to, co nie jest w moich rękach, to co oni rzucają, to już nie mówię, może być. Nie mogę nic tutaj zrobić zbytnio. AJ Griffin. A i tutaj nie udało się wejść mi pod kosz i rzut AJ Griffina ponownie. No niestety ja za niego nie będę rzucał, ja za niego nie wybiorę rzutu. Amen Thompson. Skoczyłem dziwnie bardzo od niego, tak bardzo mnie dziwnie odrzuciło od niego. Muszę po prostu jednak brać piłkę i grać właśnie nasze podstawowe playe. Daj się pod kosz i łatwe punkty, o to chodzi. High pick and roll to jest coś, z czym i po prostu, no każdego może powiedzieć, jedziemy i to jest taki go to move, jeśli naprawdę jakiekolwiek tam są problemy, albo chcemy uspokoić grę, no to high pick and roll i no i są w tarapatach każdy jakby rywal nasz. Dobra, wybrana do końca, ale Amen trafia. Nie mogłem proszę nic więcej zrobić, mam wrażenie. Ponownie, trzeba to uspokoić, a więc high pick and roll. I Keldon Johnson prawie to zapakował, jeszcze tylko złap to AJ, dobra. AJ, teraz masz szansę. To był ciężki rzut, niestety nie wpada. To jest właśnie też problem, jako że teraz muszę robić te pick and roll z Keldonem Johnsonem. Nie jestem fanem tego. Pick and roll high z Wembym jest zabójczy. A z Keldonem, który nie jest za wysoki, nie jest to niestety takie zabójcze. Ciekawa akcja, że próbowałem tutaj podwajać. Keldon Johnson się myli jednak, no i ponownie tak już wiem. Co jest w moich rękach, to jestem pewny, ale co nie, no to nie mogę nic zrobić. Amen Thompson trafia, jest większy, chcę to wykorzystuję. Jeszcze mam, ale nie damy im szansy, 2 for 1. Po prostu zagram to do końca. Byłem się właśnie gotowy, Mark Williams, wolałbym stążyć tego pick and rolla. Tylko chodź tutaj, Mark, żebyś nie właśnie troszeczkę za dużo stracimy może czasu. Ale i tak, Mark Williams, podawałem do niego. Nie wiem, jaki cudem, jakby naprawdę, dosłownie analog bok X, ale ten analog mi nakierował się na Mikala jakoś, nie wiem. Nie miało tak to wyglądać. Nie miało tak to wyglądać, ale właśnie miałem dobre intencje. Gra jednak zmienia troszeczkę te plany, można powiedzieć. Też mało gramy w tym meczu właśnie w Wemby, niestety. Wemby ma te ewidentnie problemy z faulami. My wracamy do gry, wynik to 92-79, a więc jest w miarę spokojnie. Trzecia kwarta też moim wykonaniu była naprawdę kiepska jakby, ofensywnie. Zrobili na pewno lepsze adjustments tutaj w połowie na pewno, to im mogę oddać. A to są punkty i byłyby punkty, ale jest faul. Wolałbym szczerze, że to wpadło. Tak to muszę, bo widziałem, że trafiłem w zielone, tak to muszę te dwa rzuty walczyć, ja wiem dobrze, że są grą, nawet mogę właśnie przykład, tak wyrzucić następny rzut i tym razem już może nie wpaść, bo takie te rzuty osobiste są w tej grze. Tym razem wpadam dobrze. To jest illegal screen, a nie, to jest personal? Wow, myślałem, że to Nerki zrobił illegal screena. To jest ta akcja, w której jakby, no nie, no dobra, z tej kamery nie było kontaktu, ale właśnie ta animacja mnie zwiodła, bo te animacje często tylko bardziej tak podkoszone zaraz oznaczają faul, dlatego właśnie tak byłem pewny, że to będzie faul. A tutaj, na Nerkicia, właśnie, Wemby nie może być jak zagubiony, bo wygląda, był zagubiony tam, nie może tak to wyglądać. Po mnie ten drive się niestety nie udał. Tari Eason jest zablokowany.
AJ Griffin. I to wpada, super. Dobrze, tutaj trafił to przynajmniej. Amen Thompson jeszcze oddaje do Pattersona, który trafia. Trójka tego Pattersona niestety wpada. Dante Palmer, może to być trójka. I tak jest, pięknie. 10 nasza asysta. Potrzebna na pewno trójka Dante Palmera. Oni już widzę, że się chcą bawić znowu podwajanie, więc mogą mnie podwajać ile chcą. Mogą mnie podwajać ile chcą, bo to będzie się tylko źle na nich kończyło. To jest rzut, który nie może się udać. Zawodnicy trafiali takie rzuty, ale to nie jest nic łatwego. Więc wiedziałem, że to się nie może udać. Kobe trafił taki kiedyś ciężki rzut między innymi. Ktoś z Atlanty chyba też trafił taki mecz. Pamiętam, Atlanta Bucks chyba był taki mecz właśnie. Ktoś taki ciężki rzut trafił, mam wrażenie. Dobry screen. AJ Griffin. To kończy ładnie. Solidny mecz bym powiedział AJ-a w tym... Tutaj myślę, że mogę powiedzieć, że to jest solidny mecz w jego wykonaniu. Kelly pod kosz, Jalen Green, Patterson. Tutaj będzie kombinował. Nie wiem, czy on sam wie, co będzie miał robić tutaj. Screen był troszkę lepszy niż miał być, ale nie trafia. Dobra, weźcie taki hesitation małe. Próbowałem tak specjalnie zwolniłem, żeby on do mnie podbiegł i jak był ten perfekcyjny moment, to przyspieszyłem jak najszybciej mogłem, żeby wejść pod kosz i to się akurat udało. 4 minuty do końca, zwycięstwo jest już pewne. Zwycięstwo jest już na pewno pewne. Amen Thompson, trafia. Oj, ta piłka jest zbyt, może powiedzieć tak, nie przyłożyłem się do tego podania. To było takie zbyt careless. Drugi nasz faul. Jalen Green, szybki rzut, jest faul. Cal Bridges ze swoim pierwszym faulem w tym meczu. I Jalen Green ma dwa rzuty osobiste. I to wpada, dobra. To właśnie myślałem, że to już może być rzut, który wpadnie. Troszeczkę ponownie te drive'y stały się łatwiejsze do zrobienia. Nie wiem, czy też mniejsze skupienie może defensywnie u nich. Świetna akcja Jalena, jeśli to zakończy punktami, ale tak nie jest. Ponownie nie przyłożyłem się. Za zbyt myślę, bo to jest problem jak... Jest właśnie takie prowadzenie, jakby troszeczkę już może powiedzieć, to granie jest takie, może powiedzieć, już zbyt się nie przykładam, nie mogę tak nie przykładać do końca, muszę do końca właśnie tutaj być skupionym i robić dobre akcje. I to będzie, tak, będzie kolejna dobra akcja ofensywnie, 44 punkt zdobyty. Prawie ten steal, ale świetny blok Wembanyama. Victor, i to jest nasza 11 asysta. Troszkę się zagubiłem tej akcji ofensywnej, widziałem Victora, więc wiedziałem, że do niego mogę padać, on może tą sytuację jeszcze uratować. 2 minuty 40 sekund do końca. Mam nadzieję, że już nie będziemy też żadnych timeoutów brali i nie będziemy spowolniali tego meczu, tylko dokończyć to spotkanie. Green rzuca, Green pod Wemby zbiera. Naprawdę nie chcecie podwać, to jest dla mnie niesamowite. Weźcie pod kosz, aj to... Właśnie to jest to, co nie cierpię, naprawdę. W takiej sytuacji ja jedyne, co chcę zrobić, to wsad. To jest po prostu wyskoczyć w powietrze i frunąć, dosłownie, aby tam... Naprawdę to jest jedyne, co w takiej sytuacji myślę robić. Nie chcę jakiegoś layupa, tylko po prostu chcę
próbować zrobić wsad. Pięknie, naprawdę jak ja też nie cierpię tych akcji. Dosłownie oni odbijają piłki do rywala przed siebie. To też okropne. Nie ma faulu, miałem mówić, że no to on dosłownie mnie złapał. Powiedz tam. I kolejne rzuty wpadają. 46 punkt zdobyty. Jan Green, dobra akcja i ta trafia. Przedtem takiego spin move'a robił przedtem, ale nie wykończył. Tym razem się mu udało skończyć taką akcję. Aj, klikałem znowu, jakim ten ta piłka jest. Nie wiem, jakim. Dosłownie klikałem X'a, ale nie zdążyłem nic zrobić. Jan Green. Kent, no jeszcze chcę, super. Pomimo, że ta końcówka w moim wykonaniu nie jest najlepsza, to ja personalnie na pewno dobrze wiem, że inaczej bym zagrał, gdyby ten mecz. Jakby ten mecz był równy, to na pewno tak źle nie zagrał. Tylko po prostu to jest to, o czym mówiłem. Jakby jest już troszkę za duże rozluźnienie. Też przy okazji, nie często się zdarza, że nagrywam dosłownie rano praktycznie, gdzie jeszcze nie spałem właśnie całą noc, więc też nie, jakby nie ukrywam, że nie jest to takie same uczucie, jak jestem na 100% energii, jakby może powiedzieć, w dzień. Ale i tak wygraliśmy, to jest najbardziej istotne. Najbardziej istotne właśnie biorę to, że wygraliśmy, ale jup, Keldon, może być druga, 12 zaczyna nasza asysta tutaj. Kolejne punkty dla Amena Thompsona w tym meczu. To wygląda dość na pewno solidnie, to możemy oddać, że był dość solidny w tym meczu. I czym? Zobaczyłem tego screena Marka Williamsa. Jakby takiego małego i liczę, że on więcej zrobi. Że on zatrzyma Amena Thompsona, a nie zatrzyma niestety. Ostatni rzut w tym meczu. To jest rzut Tarego Easona i nie trafia, dobra, a więc nieco będą tutaj 100 punktów ponad przynajmniej. Więc ten mecz zakończy wynikiem 103-97. Dobry mecz, wygraliśmy, to jest najbardziej istotne. Nie często się to mówi, ale powiem, że zdobyłem 46 punktów, wiem dobrze, że mogłem zagrać dużo, dużo lepiej. Ale wiem jakby, że najważniejsze, aby mogę powiem, tak już mówiłem wiele razy też, najważniejsze po prostu, że wygraliśmy. A reszta nie jest istotna. Najważniejsze, by wygraliśmy, bo jakbym zagrał tak i w końcu sobie bym zagrał źle i przez byśmy przegrali, wtedy mógłbym być zły, wtedy mógłbym sam na siebie być zły. Teraz nie jestem zły, bo wiem dobrze, że ten występ nie był zły. Ale był na tyle dobry, że wystarczył, żeby wygrać. Sam się od siebie oczekuję więcej, ale wiem, że to wystarczyło tym razem. Więc na pewno nie ma sensu być złym na siebie w takim meczu. Jedna też na pewno rzecz, pomimo, że jestem zawodnikiem, który zbiera dużo turnoverów. To jest prawda. Ogólnie point guardzie są zawodnicy, którzy najczęściej zbierają turnover, ale ja dobrze wiem. Najgorzej jest, jak jest zawodnik, który robi dużo turnoverów, ale nie umie dobrze zagrać. Ja wiem dobrze, może i wrzucę czasami 10 turnoverów, ale za to zdobędę prawie 50 punktów i dobrze wiem, że ja przynajmniej się może powiedzieć wynagradzam. Najgorzej jak właśnie zawodnicy pozdrowiłem dużo turnoverów, a zamiast tego nic jakby nie oddadzą w zamian tego pozytywnego, tylko same negatywy. A my jakby może powiedzieć mamy trochę negatywu, ale za to mamy dużo więcej pozytywu, jakby to się tak może powiedzieć ledwie balansuje, a tak no idzie po prostu do drugiej strony, żeby powiedzieć. Quest completed, mamy tutaj. Great effort, nicely done. New main quest position rival Luka Doncic. Kiedy ten Luka będzie tutaj naszym rywalem? Ten Luka będzie tutaj, dobra. Nie wiem, czy będziemy. To jest Prosberg Center, dobra. No i tak, wybiorę sobie w następnym odcinku pewnie mecz, który będę chciał zagrać. Może to będzie mecz z Clippers? Wow, Philadelphia jest okropna. Może to będzie mecz z Clippers? Albo to będzie mecz właśnie z Hawks od razu. Zobaczę jeszcze, przemyślę, teraz będę kończył. Dzięki wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.